Czy masz świadomość? Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment piosenki Maryi Rodowicz pod tytułem Wsiąść do pociągu. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, fundacji, która jest jednym z organizatorów drugiego Kongresu Entuzjastów i Przyjaciół Kolei. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry Państwu. Ponieważ z Jakubem się znamy od dawna, to nie będziemy sobie panować, dlatego tak bezpośrednio się witam z Państwa i moim gościem. Jakubie, czy pasażerów czekają podwyżki biletów kolejowych od 1 stycznia 2023 roku? Niestety jest wysoce prawdopodobne, że czekają nas podwyżki i jeżeli szybko nie znajdzie się rozwiązanie problemu rosnących cen energii, to te podwyżki nie będą jak zazwyczaj kilkuprocentowe, nie będą nawet 10%. Bilety mogą bardzo gwałtownie podrożeć, nawet o połowę. Czyli możemy spodziewać się aż 50% podwyżki? To dużo. No tak. Matematycznie na to patrząc, w cenie biletu kolejowego energia elektryczna to około 15%. Jeżeli dziś mówimy o tym, że podrożeje ona 4 czy 5-krotnie, no to musimy ten słupek składający się na łączną cenę biletów podnieść do tego stopnia, że widać to na łącznej cenie tego biletu. Jeżeli nie zmieni się jakiś inny element w tej układance, czyli albo energia nie zostanie urzędowo, administracyjnie obniżona, albo nie zmniejszy się inny koszt, to są takie koszty jak dostęp do infrastruktury kolejowej, może VAT, może jakieś inne elementy, które są wliczone w tę cenę prądu, no to niestety z tego równania jasno wynika, że trzeba będzie dopłacić. Już dziś jest tak, że połowę, czasem więcej niż połowę kosztu przejazdu pociągu, uruchomienia pociągów pokrywają organizatorzy, przeważnie marszałkowie województw, w przewozach dalekobieżnych jest to minister infrastruktury, ale drugą połowę płacimy my. Jeżeli cały koszt wzrośnie o 50%, to i my i marszałkowie musimy zapłacić solidarnie więcej. W tej sytuacji, którą mamy w samorządach, ja mam obawy, czy te pieniądze się znajdą. Nawet gdybyśmy my chcieli płacić za bilety 50% więcej, to jeszcze o 50% należałoby podnieść dofinansowanie. Jeżeli to te pieniądze się nie znajdą, a wiemy, że mamy kryzys, wiemy, że mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o rosnące ceny praktycznie wszystkiego, no to może się okazać, że rozwiązaniem będzie zmniejszenie tej dotacji albo przynajmniej nie podniesienie jej w tym stopniu, w którym jest to potrzebne, czyli odwołanie pociągów. No i dostaniemy o to taką sytuację, że zapłacimy więcej za gorszą ofertę. I ktoś, kto płaci za bilet miesięczny i ma dzisiaj pociąg co godzinę, będzie miał pociąg co 2 godziny w wyższej cenie. A powiedz, jakie elementy składają się na cenę biletu kolejowego? To tak jak mówiłem. Największą składową jest w sumie opłata za dostęp do infrastruktury, bo pociąg, żeby wyjechać na trasę, żeby dojechać do następnej stacji, za każdy kilometr torów, które pokonuje, musi zapłacić i to jest mniej więcej 20% tego tortu. Następne 15% to energia trakcyjna, czyli paliwo, ale zdecydowanie częściej prąd elektryczny, który ten pociąg napędza. Do tego dochodzi wynagrodzenie, około 25% pracy ludzi, którzy ten pociąg prowadzą, przygotowują do drogi, serwisują, zarządzają tą spółką kolejową. To wszystko się składa na to, żeby kolej funkcjonowała prawidłowo. No i reszta to są koszty kapitałowe, przede wszystkim koszty zakupu taboru. No i na koniec 8% VAT-u. Mm-hmm.
A dlaczego Polacy tak mało jeżdżą pociągami? Dlatego, że w Polsce jest mało pociągów. Trudno oczekiwać, żebyśmy jeździli pociągami dużo. W momencie, w którym wiele miejscowości straciło połączenia kolejowe, nie dojeżdża tam żaden pociąg. W związku z czym nawet gdyby ktoś marzył o podróżowaniu pociągiem, to nie ma na to żadnej szansy. A na tych liniach, na których pociągi kursują, jest ich zdecydowanie mniej niż w Europie Zachodniej. Jak patrzymy na słupki, jak często jeżdżą Szwajcarzy, jak często jeżdżą Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Czesi, to te słupki są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. My jeździmy średnio 8 razy w roku pociągiem, 8 razy wsiadamy do pociągu. W takich Czechach jest to już na przykład 18 razy, ale tam pociągi kursują często i tam pociągi docierają do wielu miejscowości. Patrząc na obciążenie naszej sieci kolejowej, wyraźnie widać, że u nas jest po prostu bardzo mało pociągów. Jest mnóstwo linii, na których oferta to 3, 4, 5 pociągów na dobę. No i trudno znowu wymagać od kogoś, że jadąc do szkoły wyjdzie 4 godziny wcześniej, bo tylko o tej godzinie jest pociąg, później już nic nie jedzie, później nie zdąży na lekcje. Mamy mało pociągów, mamy mało linii kolejowych, po których te pociągi jeżdżą i w związku z tym mamy niskie wskaźniki popularności kolei. A z czego wynika to, że mamy mało pociągów? To trochę zawiła sytuacja, ale jakoś nawiązująca do tego, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli nie mamy dobrego budżetu na kolej, to zaczynamy szukać oszczędności. Te oszczędności najłatwiej jest zrobić, wycinając pociągi. Czyli nie mamy 100 milionów w skali województwa, żeby uruchomić pociągi co godzinę, no to przeznaczymy 50 i pociągi będą jeździły co 2 godziny. Oczywiście to nieprawda, dlatego że zostajemy z kosztami stałymi i oszczędzimy na energii, ale już niekoniecznie na wynagrodzeniu. Bo jeżeli ten pociąg będzie jeździł rzadziej, to po prostu załoga, która go prowadzi, będzie stała na bocznicy zamiast jechać. Koszty zakupu tego taboru będą dokładnie takie same, czy pociąg będzie stał, czy jechał. Trzeba ten pociąg mieć. I to jest taki paradoks wynikający z tego, że kolej generalnie opiera się na kosztach stałych. Bardzo dużo kapitału trzeba zebrać, żeby taką kolej zbudować, kupić ten tabor, przygotować ten cały system. Jak on jest już przygotowany, to każdy kilometr, który pokonuje, kosztuje stosunkowo niewiele, a zdecydowanie najmniej kosztuje każdy kolejny pasażer, którego zabieramy na pokład, bo skoro pociąg już jedzie, skoro ma 200 miejsc, to w zasadzie jak zabierze dodatkowego pasażera, to nie kosztuje prawie nic. Natomiast ta filozofia, o której mówiłem przed chwilą, czyli pociągi jeżdżące często, kursujące do każdej miejscowości, właśnie pozwala dzielić te koszty stałe, tą ogromną pulę kapitału, którą zainwestowaliśmy, na mnóstwo ruchu i wtedy ten ruch jest tani. W Polsce jakoś przyjęło się, że będziemy iść w dokładnie przeciwnym kierunku. Wciągając na sztandary program budowy autostrad, musieliśmy równocześnie tą kolej dyskredytować, mówiąc, że to jest archaiczny środek transportu, który powinien zostać w gruncie rzeczy zlikwidowany. Może na paru głównych liniach między głównymi miastami pociągi powinny kursować, ale w gruncie rzeczy kolej regionalna czy lokalna powinna odejść do lamusa. No i zostaliśmy z tymi gigantycznymi kosztami i niewielką liczbą pociągów. I okazało się, że te pociągi są bardzo drogie. Uruchomienie takiego pociągu za każdy kilometr kosztuje dzisiaj 30, 50, 70 zł. No i teraz, gdyby ten pociąg jeździł dwa razy więcej, to z tych 70 dostalibyśmy 35. Jakby jeździł 4 razy więcej, to byłoby już 17. Czyli to jest recepta na to, żeby kolej była atrakcyjna, i na to jednocześnie, żeby kolej była tania. Pociągi muszą jeździć bardzo często, bo wtedy będą nam pasowały, wtedy nie my będziemy musieli na nie czekać godzinami, tylko idąc na stację będziemy pewność, że ten pociąg jest, a jednocześnie ten kapitał, który tam żeśmy zainwestowali, będzie pracował. Tak jak samolot zarabia wyłącznie wtedy, kiedy jest w powietrzu, jak stoi na lotnisku, to w sposób ewidentny nie zarabia. Tak samo pociąg zarabia tylko jak jedzie. Pociąg zarabia i dla nas, i dla środowiska, i dla organizatora przewozów, i zarabia dzięki temu, że jest mniej wypadków na drogach i zarabia dzięki temu, że na tych drogach nie ma korków. Te efekty są zdecydowanie szersze niż tylko to, że my zapłacimy za bilet. Bo w gruncie rzeczy nie można na to patrzeć wyłącznie w kategoriach biznesowych. Jeżeli my wsiadając do pociągu kupujemy bilet i ktoś musi dopłacić drugą połowę do tego biletu, to
często anegdotycznie mówiono, że pasażer, który nie pojechał, zaoszczędził pieniądze. No otóż nie, ponieśliśmy te koszty, inwestujemy w ten system, w związku z czym on powinien być jak najbardziej wydajny, czyli pracować dużo, więcej, coraz więcej. A tak niestety nie jest. No właśnie, od dekad słyszymy, że kolej jest dotowana, a w drogi lotniska się inwestuje. Czy twoim zdaniem jeżdżenie samochodem i latanie samolotami jest dotowane dzisiaj w Polsce? Oczywiście jest dotowany zdecydowanie bardziej niż kolej, bo te koszty, o których powiedziałem i ta największa składowa, która tam obciąża nasz rachunek, to koszt utrzymania infrastruktury, zbudowania i utrzymania infrastruktury. Jak wsiadamy w samochód, to liczymy, że koszt przejechania tego samochodem, tym samochodem to koszt paliwa. A gdzie droga? Kto tą drogę wybudował? Kto tą drogę utrzymuje, odśnieża, oświetla? Kto pilnuje bezpieczeństwa na tej drodze? Kto pilnuje skutków ewentualnych wypadków na tej drodze? Tego do rachunku już nie dopisujemy. To uważamy, że jest pewna powinność państwa, której nie wolno do tego rachunku doliczać, bo przecież droga jest publiczna i musi być opłacona z naszych podatków. To dlaczego tory nie są publiczne? Dlaczego my musimy za dyżurnego ruchu zapłacić? W tej cenie biletu, o której wspomniałem wcześniej. Tak, my w tej cenie biletu dajemy pracę tym ludziom, którzy nie tylko prowadzą ten pociąg, ale również tym wszystkim, którzy nadzorują ruch, którzy te tory budują, utrzymują, którzy są odpowiedzialni za sygnalizację, za bezpieczeństwo na tych torach. Te wszystkie osoby są opłacane solidarnie przez nas i przez organizatora przewozów i nikt niczego nie prezentuje tak jak osobom poruszającym się samochodem, które, tak jak podkreślę jeszcze raz, uważają, że uruchomienie samochodu kosztuje tyle, co paliwo nalane do baku. Nie prezentuje, czyli nie daje w promocji za free, tak? Tak, bo gdybyśmy mieli kolej, która nie musi utrzymywać swojej infrastruktury, która nie musi zapłacić za swoje systemy bezpieczeństwa, to ta kolej by wychodziła w tym rachunku zdecydowanie powyżej zera, zarabiałaby na przewozach towarowych, na przewozach pasażerskich, nie mówiąc już o towarowych, które byłyby świetnym biznesem. No jeżeli komuś damy wszystkie zabawki i każemy mu zapłacić tylko za paliwo, no to z tego naszego rachunku, o którym opowiadałem, mnóstwo kosztów zniknie. I podobnie w sumie jest w lotnictwie, choć lotnictwo często przedstawia się jako branżę całkowicie komercyjną, umiędzynarodowioną i zależną wyłącznie od biznesu, ale do momentu, do którego nie zejdziemy na poziom lotnisk. Te lotniska też trzeba wybudować, też trzeba zainwestować w nie pieniądze i mało tego, duża część tych lotnisk, zwłaszcza tych mniejszych, jest trwale nierentowna. To są obiekty utrzymywane często przez samorząd regionalny, który dokłada do tych spółek pieniądze, tłumaczy to innymi efektami w postaci aktywizacji regionu, budowy kontaktów gospodarczych, promocji turystyki, ale uczciwie mówiąc dofinansowuje te lotniska. Mało tego, czasami wręcz dofinansowuje przewoźników, wykupując na przykład kampanię, która ma dany region promować na pokładzie takiego samolotu, de facto dokłada pieniądze przewoźnikowi, który inaczej nie zgodziłby się latać do takiego regionu. W związku z czym mówimy, że mamy tanie linie lotnicze, ale one nie są tanie dlatego, że to jest tak efektywnie zrobione, tylko to jest tanie dlatego, że do tego dopłaca podatnik. I to paradoksalnie tutaj chyba, patrząc z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, to przełożenie kosztów i zysków jest szczególnie niesprawiedliwe, bo dokłada każdy podatnik w regionie, a lata raczej ten, co jest bogaty, ten, którego stać na to, żeby latać, i ci biedniejsi latają rzadziej. Czyli to może być tak, czy zgodzisz się z tymi, którzy mówią, że biedni tutaj obywatele dokładają, dotują przejazdy, przeloty bogatych? Tak, uważam, że w przypadku lotnictwa, zwłaszcza takiego lotnictwa, które obsługuje mniej rozwinięte regiony, mniej obciążone lotniska, może mieć sytuację, że do czynienia z sytuacją, gdzie biedni dotują bogatych. To wszystko, o czym teraz powiedziałeś, brzmi bardzo logicznie, natomiast wydaje mi się, że w debacie publicznej rzadko taki głos słychać. Czy się mylę? Rzadko słychać ten głos, wydaje mi się, dlatego i przede wszystkim dlatego, że prawie wszyscy decydenci to kierowcy, prawie wszyscy decydenci to posiadacze samochodów. I teoretycznie reprezentując jakiś interes społeczny,
zawsze patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń. Tu opowiem o takim eksperymencie właśnie mówiącym o tym, jak mógłby transport publiczny działać i jak nie działa. No jeżeli mówimy o tym, żeby tacy reprezentanci lokalnego społeczeństwa, regionalnego czy wręcz posłowie bądź senatorowie przesiedli się na komunikację publiczną, zobaczyli na własnej skórze, czy ona działa dobrze, czy działa sprawnie, czy dowiezie ich na czas tam, gdzie potrzebują, no to często odpowiedzą, że nie, że oni muszą podróżować samochodem, ponieważ nie mają innego wyjścia. No i teraz świetnie, jeżeli nie mają innego wyjścia, to można zastanowić się to, co zrobić, żeby tą alternatywę mieli. Ale dopóki transport drogowy jest sowicie dotowany, dopóki budowane są drogi za pieniądze unijne czy budżetowe i dopóki poruszanie się samochodem nie pokrywa tych wszystkich kosztów, to po co zajmować się alternatywami? Zobaczmy, jak funkcjonuje Urząd Marszałkowski wybranego lokalnego, wybranego dowolnego województwa. Tam jest marszałek, tam jest kilku wicemarszałków, każdy ma samochód z kierowcą i każdy może do tego samochodu wsiąść i pojechać tam, gdzie potrzebuje. A teraz wyobraźmy sobie, że zlikwidujemy te samochody i ten marszałek musi wyjść przed budynek, przed gmach swojego urzędu w mieście wojewódzkim i pojechać gdzieś, może pociągiem, może przesiąść się na autobus, może się okaże, że tam, gdzie potrzebuje dotrzeć, nie da się dotrzeć na tą godzinę, na którą sobie życzy, albo dotrzeć się da, albo nie, ale nie ma jak wrócić, albo wręcz nie ma tam w ogóle żadnego transportu. Co taki marszałek będzie miał za refleksję z takiej wycieczki po swoim województwie? Że coś tam nie działa, że coś należałoby poprawić, tak, że jakiś element systemu, za który odpowiada, bo to jest jego odpowiedzialność, czy to działa, czy nie, na własnej skórze przetestuje, jak często marszałek województwa podróżuje w sprawach służbowych komunikacją zbiorową, poza przypadkiem, kiedy akurat otwierana jest nowa linia kolejowa i trzeba przeciąć wstęgę, to wtedy może. Natomiast we wszystkich innych przypadkach jedzie samochodem. Jego to wszystko nie dotyczy. A jakie są fakty i mity związane dzisiaj z inwestycjami w nową infrastrukturę transportową w naszym państwie? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To oczywiście jest to bardzo, bardzo złożony temat. Mamy wielkie inwestycje, mamy nawet wielkie wizje gigantycznych inwestycji, tak jak Centralny Port Komunikacyjny i mamy bardzo lokalne problemy. Te wielkie sprzedają się dużo lepiej jako wizje rozwojowe, jako przenoszenie się w nową, lepszą rzeczywistość. Dużo słabiej mówi się o tym, że trzeba utrzymywać w sensownym standardzie to, co mamy. To jest taki przykład Szwajcarii, która jest krajem bez tej megalomanii inżynierskiej. Krajem, w którym dzisiaj spotyka się kilkudziesięcioletnie składy kolejowe, w którym układ linii kolejowych w zasadzie nie zmienia się jakoś specjalnie, chyba że trzeba przekopać nowy tunel pod Alpami, żeby zapewnić sprawny tranzyt kolejowy. Ale to jest kraj, w którym skupiamy się na tym, co mamy i optymalizujemy te infrastruktury, żeby ona jak najlepiej nam służyła. Tam nie są potrzebne kolejne równoległe drogi, kolejne równoległe linie kolejowe. Tam wystarczy dobrze doprecyzować, dobrze dostroić ten system, żeby on działał sensownie. Ja powiem o takim przykładzie. W Szwajcarii właśnie cała kolej jeździ w układzie cyklicznym. Pociąg jeździ co godzinę, co pół godziny, co 15 minut, zawsze z tą samą końcówką minutową. Czyli 10 po mam pociąg, następny będzie 40, później będzie 10 i tak przez cały dzień. Do tego stopnia, że nie ma sensu wywieszać rozkładów jazdy na stacjach, ponieważ wiadomo, że jak 10 i 40, to można sobie z przodu dopisać dowolną godzinę. Ale czemu tak jest? Bo najpierw wymyślono rozkład jazdy, który tak prosto i sprawnie ma nas komunikować, a dopiero później zabrano się za budowę infrastruktury. Czasem bywa tak, że skrócenie czasu jazdy o 5 minut coś zmieni, a czasem nie zmieni prawie nic, bo dojedziemy szybciej do punktu, w którym się przesiadamy i dłużej będziemy czekać na przesiadkę. Miliony wtłoczone w te kilka minut mogą nie przynieść kompletnie żadnego efektu, bo te pociągi wszystkie przyjadą 0-0 i po 10 minutach rozjadą się dalej.
I jakby przyjechały 58, a jechały 10 po dalej, to nie mielibyśmy z tego tytułu specjalnie żadnych oszczędności. To jest podejście funkcjonalne, podejście, które mówi, zastanówmy się, co chcemy osiągnąć, czego oczekuje pasażer. A dziś mamy w Polsce zupełnie coś innego. Wybudujemy linię kolejową, wtedy zaczniemy się zastanawiać, ile tam powinno być połączeń i skąd, dokąd one powinny jeździć. A na koniec, jak już powiedzmy, zdecydujemy, że stać nas na 4, 5 czy 6 połączeń, to zaczniemy myśleć, o jakich godzinach one kursują. No przecież to jest absurd. To znaczy, że tą infrastrukturę budowaliśmy z zamkniętymi oczami, nie wiedząc kompletnie, czemu ona ma służyć i czy ona w ogóle czemukolwiek ma służyć, bo może w tym miejscu powinniśmy mieć dwa tory zelektryfikowane i jeździć 160 na godzinę, a być może wystarczyłby pojedynczy szynobus spalinowy, który jedzie 80 na godzinę. Zastanówmy się, kogo, gdzie i po co chcemy wozić, a później zabierajmy się za inwestycje. No tak, a tutaj jeszcze się pojawia taka liczba, którą gdzieś na Twojej prezentacji ostatnio oglądałem, która mnie zszokowała. Liczba pokazująca różnicę między kilometrami wybudowanych nowych dróg w Polsce, a kilometrami wybudowanych nowych dróg kolejowych. Czy możesz o tym powiedzieć? Tak, rzeczywiście ja ostatnio z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło szereg takich plansz pokazujących, jak bardzo zmieniła się nasza infrastruktura, jak dużo przybyło nowych odcinków. No i tam pojawiła się liczba ponad 12 tysięcy kilometrów nowych dróg. Świetnie, czyli inwestujemy pieniądze, mamy coraz bardziej rozwinięty transport drogowy. Nie pojawiła się lista wybudowanych linii kolejowych. Nie pojawiła się, dlatego że ich nie ma nawet 50 kilometrów. Myśmy przez cały ten czas raczej likwidowali linie kolejowe niż je budowali, a jedyne pieniądze inwestycyjne, które trafiały na kolej, szły na modernizację. No teraz wyobraźmy sobie, że modernizujemy drogi. Przecież też możemy modernizować 12, czy 15, czy nawet 30 kilometrów dróg, nie budując żadnego nowego odcinka. Ale budowaliśmy autostrady, budowaliśmy drogi szybkiego ruchu, budowaliśmy obwodnice miast. Wiele z tych odcinków niewątpliwie potrzebnych. Podnosiliśmy system transportowy, drogowy system transportowy na wyższy poziom. To była infrastruktura nowoczesna, o wysokiej przepustowości, teoretycznie również o gwarantujące wysokie bezpieczeństwo. W tym samym czasie nic takiego na kolei się nie zdarzyło. Nie budowaliśmy nowych torów, nie podnosiliśmy tego standardu, modernizowaliśmy pieczołowicie XIX-wieczną infrastrukturę kolejową. I może to podejście takie gospodarskie nie byłoby złe, gdyby nie to, że te nożyce konkurencyjności kompletnie się rozjechały. Jeżeli mamy nowoczesną autostradę i równolegle do niej XIX-wieczną linię kolejową, no to konkurujemy pomiędzy XXI a XIX wiekiem i skutek tej konkurencji jest dość oczywisty. Jeżeli wchodzimy w nowoczesną infrastrukturę, to potrzebujemy kolei dużych prędkości, to potrzebujemy linii, które skracają odległości, żeby nie jechać z Warszawy do Wrocławia raz przez Katowice, a raz przez Poznań, bo to jest po prostu dookoła. I tak samo było w drogach. Jeszcze niedawno nie było drogi S8, która komunikowała stolicę ze stolicą Dolnego Śląska. Dzisiaj ta droga jest. Czy pojawiła się linia kolejowa? Czy ktoś mówi, że tam jest potrzebna linia kolejowa? No niespecjalnie. Może jest i potrzebna, ale to kosztuje tak wielkie pieniądze, że to się nigdy nie zwróci. A ta droga się zwróci? Ta droga się nie zwróci nigdy, bo jest bezpłatna. Ona jest jeszcze bardziej kosztowna niż ta linia, która by się zwracała powoli, bo każdy pociąg płaciłby za przejazd tą linią, a samochód nie płaci. No tak, to akurat poruszyłaś temat, który drażliwy dla mnie, bo akurat mam okazję nagrywania tego podcastu z miejsca, które jest 2-3 kilometry od tej S8, która po prostu hałasuje maksymalnie i to też się tego nie bierze pod uwagę. To też dzisiaj o tym w sumie nie wspomniałeś, że kwestie związane z wpływem też hałasu na naszą jakość naszego życia kompletnie nie są wliczane w cenę benzyny. Wiadomo, że pociąg też hałasuje, ale nie jest to ten typ hałasu, który generuje chociażby ta droga S8, przy której mam nieprzyjemność ostatnio mieszkać. No dobrze, Jakubie, a jak wyrównać warunki konkurencji na kolei, na drogach?
Wydaje mi się, że wystarczyłoby porównać rachunki, które w tych obu branżach obowiązują. Jeżeli byśmy przyjęli, że transport samochodowy powinien zapłacić swoje bezpośrednie koszty, czyli wyłącznie infrastruktury. Ja nie mówię jeszcze o efektach mnożnikowych, takich jak właśnie hałas, emisja zanieczyszczeń, wypadki, które i leczenie ofiar tych wypadków. To wszystko, co ciągnie się za ruchem samochodowym, który jest ekstremalnie niebezpieczny w porównaniu do innych rodzajów mobilności, no to przynajmniej ta infrastruktura, którą budujemy pieczołowicie za pieniądze unijne, oddajemy do ruchu, później utrzymujemy i ona jest ciągle w promocji, ona jest ciągle bezpłatna. Mało tego, ona nie służy tylko nam, przecież tranzytem przez nasz kraj przejeżdża mnóstwo samochodów zupełnie obcych, pod zupełnie obcymi banderami. One nie płacą w Polsce niczego. To jest właśnie ta gigantyczna promocja. Żeby być uczciwym, z prawie 18 tysięcy kilometrów dróg krajowych, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dzisiaj, opłaty są na 3,5 tysiąca, czyli na 20%. Na 80% obowiązuje dla ciężarówek i dla autobusów. Nie mówię zupełnie o samochodach osobowych. Mówię tylko o transporcie zawodowym, takim profesjonalnym. Na 80% jest promocja pod tytułem jedź, nie zapłacisz nic. Ktoś te drogi utrzymuje, ktoś te drogi buduje, ktoś te drogi rozdaje. I to jest gigantyczne rozdawnictwo, które jest w naszym kraju, że infrastruktura, dzięki której ci przedsiębiorcy zarabiają, która jest im potrzebna do tego, żeby prowadzić biznes, w związku z czym mogliby w ten biznes wkalkulować to, że z niej korzystają, jest rozdawana za darmo. A przypomnijmy, o tym mówiłeś, ale myślę, że powtarzanie nigdy dość, cała infrastruktura kolejowa jest objęta opłatami. Cała infrastruktura kolejowa jest objęta opłatami. Jak sobie porównamy jakość, bo o tym mówiłem, 19-wieczna sieć kolejowa i 21-wieczna infrastruktura drogowa daje zupełnie inne możliwości konkurowania. Prędkość handlowa pociągu towarowego w Polsce, średnia prędkość z miejsca startu do celu, to mniej więcej 25 km na godzinę. W Niemczech opłaty są niższe, a prędkość jest 50 km na godzinę. Czyli jest antypromocja. Płacimy bardzo drogo. Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce, zwłaszcza dla pociągów towarowych, należą do jednych z najwyższych w Europie. Co za to dostajemy? Za to dostajemy 19-wieczną sieć kolejową, która jest zapchana, która jest niewydolna, w związku z czym te pociągi towarowe nie mogą przejechać, bo przez cały dzień sieć jest zajęta przez ruch pasażerski, nie ma alternatywnych korytarzy, nie ma obwodnic dużych węzłów kolejowych, więc one po prostu stoją. To nie jest tak, że pociąg towarowy jedzie z prędkością rowerzysty. Pociąg towarowy stoi. Czasem podjedzie kawałek i znowu stoi. No jak taki pociąg ma konkurować z ciężarówką, która pędzi po autostradzie, nigdzie nie staje, jest w stanie przejechać z portu na Śląsk w ciągu 7-8 godzin. Pociąg potrzebuje na to 3 dni. Jak można konkurować, płacąc za infrastrukturę i jeszcze dostając na plecy wór kamieni, który powoduje, że jest nam ciężko, a nasza konkurencja biegnie? No właśnie, to fajnie, że w sposób obrazowy to wytłumaczyłeś, a jeszcze z jednym mitem się rozprawmy. Szybciej dojadę samochodem niż pociągiem. To często to słyszymy z ust naszych obywateli. Co tu się nie zgadza? Oczywiście jest bardzo dużo konfiguracji, bardzo dużo relacji. Na to, ile będziemy czasu jechać, wpływa nie tylko czas naszej jazdy, bo gdybyśmy mieli środek transportu alternatywny dla samochodu, który jeździ co pół godziny, no to będziemy na niego czekać najdłużej 29 minut. Wychodząc o zupełnie losowej godzinie. Jeżeli pociąg jeździ co 4 godziny albo nie daj Boże raz dziennie, no to w tym momencie możemy powiedzieć, że na początku to w samochód wsiadam i jadę, a na pociąg muszę czekać i dostosować się do niego. Ale już zostawiając na chwilę ten aspekt, w Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, że wpisujemy w jakąś wyszukiwarkę trasę i ona nam podaje czas, o której powinniśmy być na miejscu. Przyglądając się trochę bliżej tej wyszukiwarce, można dojść do wniosku, że ona nas namawia do wykroczenia. Ona kalkuluje czas, który jest niemożliwy do osiągnięcia zgodnie z przepisami. Czyli teraz możemy powiedzieć, albo zaczniemy uczciwie kalkulować te czasy i uczciwie jeździć z takimi prędkościami, jakie są dozwolone, albo też będziemy słuchać opowieści tych, co się przechwalają, że są w stanie
dojechać z Warszawy nad morze w ciągu 2 godzin. Nie, nie są w stanie dojechać. To nie jest możliwe. Zgodnie z przepisami jest to absolutnie wykluczone. W związku z czym mówienie, że pociąg jedzie 2,5, a ja jadę 2, można by było sprowadzić do takiej oto sytuacji. Ty jedziesz 2 godziny samochodem, świetnie, łamiesz przepisy, kosztuje cię to, nie wiem, 300 zł, tak? Ja jadę pociągiem, jadę 2,5 godziny, nie płacę nic. Dlaczego nie płacę nic? Bo nie płacę za bilet. Tak samo łamię przepisy jak ty. Tak samo nie respektuję reguł gry. Jeżeli będziemy pozwalali na łamanie reguł gry, to zawsze wygra ten, kto jest bardziej bezczelny. No i niestety kierowcy w Polsce są co do zasady bezczelni. Nie jeżdżą 50 tam, gdzie jest obszar zabudowany i nie jeżdżą 140 po autostradzie. Jeżdżą 180, 200, 250. Możemy łatwo znaleźć takich, którzy jeszcze w dodatku się tym chwalą. I co najgorsze, często znajduje to posłuch. Tak, jeździsz szybko. Jesteś dobrym kierowcą, nie jesteś beznadziejnym kierowcą. Nie, w ogóle nie jesteś kierowcą, jesteś jakimś marginesem, którego należałoby się pozbyć i wyeliminować go z tych dróg. Pociąg jeździ z prędkością, która jest dozwolona. Pociąg nie jeździ szybciej i pociąg kosztuje tyle, ile zapisano w taryfie. Natomiast konkurencja nie przestrzega przepisów, nie płaci swoich kosztów, generuje mnóstwo efektów zewnętrznych, za które płaci społeczeństwo i na koniec wbiega na metę, krzycząc wygrałem. Nie, to nieprawda. To nie były uczciwe zawody. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę i chciałbym na tym skończyć. Czego pasażerowie, Jakubie, powinni domagać się dzisiaj od polityków, czego od zarządców kolei, a czego od siebie, żeby pociągi nie były byle jakie? Myślę, że powinniśmy bardzo starannie przyglądać się temu systemowi i domagać się lepszego standardu. Standardu nie chodzi o to, żebyśmy mieli tam wysokoprzepustowo Wi-Fi, tylko żeby pociąg jeździł co godzinę. Powinniśmy pytać, dlaczego tak nie jest. Powinniśmy uważać, że to jest pewien standard cywilizacyjny. Taki jak to, że mamy prąd, taki jak to, że mamy służbę zdrowia, taki jak to, że mamy pewien poziom szkolnictwa, który nam się za darmo należy. Tak samo należy się nam pewien poziom transportu publicznego. To nie jest grzeczność, że ktoś wyśle autobus do naszej wsi. To jest jego obowiązek. To jest jego obowiązek, który ma zapisane w swojej ustawie, którą realizuje. I należy zadawać pytania. Jeżeli nie mamy transportu, to kto zdecydował, że go nie mamy? I na jakiej podstawie zdecydował, że go nie mamy? Jeżeli my o to pytamy, to jest najlepszy dowód, że podjął złą decyzję. Bo jeżeli chcielibyśmy mieć ten transport, to nie jest prawdą, że on jest niepotrzebny. A gdybyśmy to przenieśli znowu na drogi na chwilę, gdyby nam zlikwidowano drogę, bo na przykład jeździ nią za mało samochodów. No, analogia do transportu kolejowego pełna. Mam jakąś drogę, w sumie mieszka przy niej parę osób. Dlaczego ją odśnieżać? Przecież to jest głęboko nierentowne. Należałoby tą drogę zlikwidować. I zostawić kilka głównych dróg, na których ruch jest większy i na których mamy opłaty i które to opłaty powodują, że te drogi będą rentowne. Nie myślimy, czy mamy rentowną drogę, ale zawsze zasłonimy się, że tym autobusem będzie jechać parę osób. Tą drogą też będzie jechać parę osób. Tutaj sytuacja jest bardzo porównywalna. Dlatego pytajmy, na jakiej podstawie i dlaczego ktoś zdecydował, że my się mamy znaleźć w białej plamie transportowej, dlaczego mamy być wykluczeni transportowo, niekoniecznie mieszkając gdzieś, gdzie transport nie dociera, ale tam, gdzie dociera tylko w dni nauki szkolnej, to znaczy, że mamy się zwolnić w czerwcu i przestać pracować do września, ponieważ nie będziemy mieli jak dojechać do pracy? Czy mamy się zwalniać również przed świętami Bożego Narodzenia? Mamy się na tydzień zwolnić na Wielkanoc? Mamy się zwolnić na dzień nauczyciela? Wtedy nie będziemy jeździć do pracy? Bo tak to urządzono. No oczywiście nie mówię o tym, że w dni wolne mielibyśmy gdziekolwiek jeździć, bo wtedy w bardzo wielu miejscach w Polsce komunikacja zamiera. Szczęście mają ci, co mieszkają przy liniach kolejowych i szczęście mają ci, co mieszkają przy przystankach kolejowych, bo kolej w Polsce odbiła się od dna, przybywa kursów, pojawiają się inwestycje, jest stopniowo trochę lepiej. Odbudowujemy się po okresie niszczenia i rozbierania sieci kolejowej. Natomiast w transporcie publicznym, w transporcie autobusowym jesteśmy jeszcze cały czas na równi pochyłej i z roku na rok jest coraz gorzej. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, która jest
jednym z organizatorów Kongresu Entuzjastów i Przyjaciół Kolei, organizowanym co roku, na który Państwa również zachęcam, zapraszam. Dziękuję Jakubie za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. A z Państwem żegnają się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!